Cześć dziewczyny, witam Was serdecznie. Pomyślałam sobie, że nagram dzisiaj vloga, daily vloga ogólnie, takiego wiecie, całodniowego. Co prawda nie jest wcześnie rano, ponieważ już jest godzina po 14, ale już zdążyłam wszystko zrobić, ogarnąć całe mieszkanie, już zjadłam śniadanie, potem drugie śniadanie. Także, ale pomyślałam sobie, bo przeczytałam dzisiaj komentarze Wasze pod ostatnim filmikiem i jedna z Was pytała się, kiedy będzie jakiś daily vlog. W ogóle oczekujecie na moje daily vlogi, bardzo mi miło z tego powodu, więc pomyślałam sobie, że dzisiaj coś nagram, pogadam do Was troszeczkę. Więc tak, jeśli chodzi o mnie, to muszę się... Strasznie, wiecie co? Wkurza mnie to i na filmikach też to wyłapuję, że na przykład jak ruszam rękami, czy tam, nie wiem, coś tam robię, to mi strasznie pyka w kościach. Więc nie wiem, czy chyba mam za mało jakiejś żelatyny, czy czegoś. Dajcie znać, jeżeli się znacie na tym. I dajcie znać, co mogę brać, bo naprawdę ruszę ręką, zaraz gdzieś tam, nie wiem, podniosę czy coś i coś mi tutaj pyka po prostu w stawach. W nogach mniej, właśnie bardziej w rękach. O, nie, teraz nie słychać, ale naprawdę słychać co chwilę coś takiego. Co mnie wkurza. Siedzę sobie na łóżku teraz, kotor koło mnie leży. I tyle na razie. Dobra, idę się jakoś poogarniać. Na razie tak to wygląda. A, i bardzo mnie korci, żeby się zafarbować, żeby sobie włosy zrobić. I nie wiem, wiecie co, ostatnio jakiś miesiąc temu kupiłam sobie dwie farby z Garniera. Pokażę Wam później. Albo wiecie co, może teraz od razu Wam pokażę. Tylko tak jak mówię, nie zwracajcie uwagi na niepościelone łóżko. Czekajcie. Tutaj mam te farby. O, kupiłam sobie takie dwie. To jest ten S10 Garnier Color Sensation. I się zastanawiam, czy sobie nie zafarbować moich kołaków. Ale boję się troszeczkę, ponieważ te odrosty to mam strasznie duże. Zresztą jak widzicie, ogromne są. Więc jeżeli by wyszły żółte odrosty, to zazwyczaj wiecie, jak ma się krótkie te odrościki, takie malutkie, no to tam troszeczkę jak żółte będą na samym czubku, no to nic tam się nie dzieje, nie? Ale jak mi wyjdą odrosty żółte, to bym miała pół głowy żółte, więc może nie. Myślę o tym, żeby jeszcze do fryzjera może pójść balejarz zrobić, czy troszeczkę porozjaśnić te włosy tak na lato, ale... Dobrze, Mariuszek, poczekaj chwileczkę, dobra? Zaraz Cię sprawdzę. Co? Mówię, że zaraz Ci sprawdzę, poczekaj. Okay. Mój syn już młodszy wrócił ze szkoły, zrobił lekcję właśnie i chce wyjść na dwór, a starszy wyjechał na zieloną szkołę. Także nie ma starszego w domu. Dzisiaj pojechał. Okej, ja się troszeczkę ogarnę, muszę te włosy zrobić przede wszystkim. Może Wam pokażę, jak ja stylizuję te włosy, bo też się mnie pytałyście o to. I później się pomalujemy i coś tam będę robić później. A jeszcze opowiem Wam o mojej diecie nowej, ponieważ dużo z Was zauważyło, że schudłam. Schudłam już ponad 7 kilo, ale potem Wam powiem co i jak, co jem. Może Was to zainteresuje. Dobra dziewczyny, ogarnęłam się troszeczkę, zrobiłam sobie kawkę. I teraz będę zbierała się za makijaż, za włosy przede wszystkim. Zrobię najpierw makijaż oczu, a potem sobie wysuszę włosy i pokażę Wam właśnie, jak ja suszę. Jeśli chodzi o moją pielęgnację, którą ostatnio stosuję, to używam tych produktów, które dostałam w Shiny Boxie oraz w pudełku tym Urok, też od Shiny Boxa. Pod oczy używam ten krem i on się nawet dobrze sprawdza, bo wszystko się fajnie na nim trzyma, korektory się tam nie zbierają, nic się z nimi nie dzieje, także naprawdę jest spokojnie, też nawilża spokojnie. Spokojnie, nawilża dobrze. Jest to Krynickie Spa, ten rozświetlający krem pod oczy i fajnie, że on nie ma żadnych drobinek, ponieważ kiedyś miałam z jakiejś firmy, już nie pamiętam dokładnie z jakiej, ale też rozświetlający, który właśnie miał drobiny w sobie, co mi się w ogóle nie podobało. Więc ja sobie go nakładam po prostu pod oczy, na powieki, ja zawsze kremy pod oczy nakładam również na powieki. I do tego oczywiście wędruję korektor jako baza. Zawsze mi się myli, bo mam dwa produkty bardzo podobne. Zobaczcie, dwóch takich samych praktycznie opakowania i zawsze sięgam po tusz do rzęs zamiast po korektor. To jest korektor, który nigdy mi się nie kończy. Ja nie wiem, cały czas go używam i cały czas go mam w tym opakowaniu. To jest tylko 2,5 ml, jest cholernie wydajny ten produkt, naprawdę. Już myślałam z miesiąc temu, że mi się będzie kończył, ale cały czas go mam. I dzisiaj sobie pomaluję, wiecie co? Nie wiem, czym pomalować, jakimi cieniami. Mam ochotę ostatnio na makijaże troszeczkę takie mocniejsze, jakieś takie smokie i na przykład
Bardzo lubię kredki, bardzo lubię te sticky z Kiko, świetnie mi się sprawdzają. Więc wiecie co, ja sobie chyba dzisiaj nałożę ten kolorek. To jest przepiękny kolor, to jest numer 05. Piękny kolor brązowy. A, wiecie co, i ostatnio znalazłam w swojej tam zbiorach kosmetycznych pigmenty z Maka, odsypki dokładnie. Mam ich mnóstwo, ale znalazłam tutaj kolor, który kiedyś bardzo używałam, bardzo często używam. Nazywa się Cooper Last i to jest dziewczynny brąz, który opalizuje na jasny niebieski, ale takich bardziej może srebrny z delikatnym takim poblaskiem niebieskim. Śliczny ten kolor jest, to jest taki właśnie ciepły brąz z podbiciem takim chłodnym. Cudownie wygląda, więc ja sobie dzisiaj coś takiego zrobię, bo mi się to podoba bardzo. Nałożę sobie ten shade stick właśnie z Kiko i zobaczcie teraz, jaki on ma piękny kolor. To jest właśnie taki brązik ciepły z, no właśnie z takim chłodnym podbiciem. Bardzo szybki makijaż to będzie. Ja w ogóle na dzień nie lubię używać, ostatnio przynajmniej, jakaś leniwa się zrobiłam, nie lubię używać na przykład, nie wiem, kilku kolorów cieni, jakiegoś cieniowania specjalnego robić i tak dalej. Ja zazwyczaj nakładam jeden cień, góra dwa i to wszystko. I to też najczęściej używam po prostu tych sticków różnych, różnistych. Mam i z Barbery, mam z tego, z Marka Jacobsa taki piękny kolor, ale kurczę, on mnie podrażnia oczy, mnie szczypią, nie jestem w stanie tego używać, a kolor ma zabójczy, po prostu piękny jest. To na razie tak wygląda. I teraz biorę sobie pędzelek jakiś taki, wiecie, jakiś pędzelek do nakładania cieni i wezmę sobie ten cień właśnie, Cooper Last, ten pigment i nałożę sobie po prostu na całą powiekę. I będę go rozcierać w załamaniu. Te odsypki mam już dobrych kilka lat. To były w ogóle przed... Kurczę, ja mam je, wiecie co? Z 7 lat? Ale nic się z nimi nie dzieje. Nie podrażają mi powiek, oczu, ani nic, więc używam je dalej. I z nimi się nic nie stało. Nie zmieniły formuły, wiecie, konsystencji. Cały czas się dobrze nakładają. I ja je kupowałam, pamiętam, na Allegro po 5 zł. No spójrzcie, przepiękny jest ten kolor. Teraz oczywiście muszę to porozcierać troszeczkę. Ok. I pod spodem... pędzelnik spadł. Teraz podniosę. Pod spodem nałożę sobie... Może wybiorę sobie najpierw, jaki cień tutaj użyć. Mam tutaj taki bardzo ładny niebieski, ale nie wiem, czy bym chciała dzisiaj na niebiesko chodzić. Mam też pigment z Maka w kolorze Cooper. Cooper kaczy. Taki. To jest w ogóle niespotykany pigment, formuła jego, ponieważ on jest zupełnie taki najbardziej zmielony ze wszystkich pigmentów, jakie w ogóle kiedykolwiek widziałam, miałam i tak dalej. Metaliczny. To jest po prostu taki pyłeczek. Na dolną powiekę oczywiście. Może wiecie co? W zewnętrznym kąciku go walnę. Walnę, nałożę. Potem mi dzieci słuchają. Też nie mogę ani przeklinać w filmikach, ani nic. Wiecie, bo ja mam synów nastolatków. I dzięki temu, że nagrywam na YouTube i bardzo się powstrzymuję przed przeklinaniem, to powiem wam, że się nauczyłam mniej przeklinać. Kiedyś bardziej przeklinałam. Nauczyłam się po prostu powstrzymywać. Więc ma to swoje plusy. Dobra. I wiecie co, troszeczkę użyję tego niebieskiego. To jest RR Blue. I to jest, dziewczyny, dla mnie to jest kolor khaki, tylko że niebieski. Niebieski ze złotem, z taką szarością jakby. Bardzo ciekawy kolor. Taki wojskowy niebieski właśnie. Tak mi się to kojarzy. Dobra. Tusz do rzęs oczywiście. I to będzie mój cały makijaż dzisiejszy. Ok, więc jesteśmy w łazience. Zdejmę sobie teraz ręcznik z włosków. Troszeczkę mi podeschły. I przeczyszę sobie je. I ja już bardzo długo nie używam Tangle Teasera. Używam sobie takiego po prostu grzebienia z szeroko rozstawionymi tymi ostrzami, włoskami. Co by nie było. Więc czeszę sobie te włosy. I teraz sobie je po prostu wysuszę. Ja mam suszarkę taką Philipsa, już ją kilka razy wam pokazywałam, jest tylko suszarka, więc wysuszę sobie po prostu włosy.
Ja je suszę tak w odpowiedni sposób, ja je troszeczkę jakby wyciągam, wygładzam je. Nie wachluję tymi włosami jakoś, czy nie wiem, nie suszę głową do dołu, tylko wyciągam, prostuję po prostu te włosy tak rękami. Dobra, i gdy już są podsuszone, jak widzicie, jak ja wysuszę je po prostu suszarką, bez układania na szczotce, bo teraz będę je po prostu suszyć jeszcze drugą szczotką, taką suszarką szczotką, układać, podwijać, wygładzać przede wszystkim, to jak gdyby tego nie zrobię, to one są po prostu sianowate. Ja mam takie włosy od urodzenia, mam po prostu takie włosy, a one oprócz tego, wiadomo, tutaj na końcach są zniszczone, bo są rozjaśniane, więc robią się po prostu takie, o, taka szopa, więc muszę sobie z nimi jakoś tam, wiecie, inaczej poradzić. Oczywiście teraz tak, będę właśnie suszyć je tą szczotko-suszarką, podwijać, więc sobie muszę spiąć tą górną warstwę. Spinam najpierw grzywkę, potem tutaj na samym środku, na górze i te części tu, po jednej i po drugiej stronie. Odsłaniam po prostu tą spodnią część tutaj tych włosów. I teraz tak, to co tutaj mam na dole dzielę na dwie części. W ten sposób. I każdą z tych części będę dzielić jeszcze na dwie. Tam sobie przyczepiam. I zaczynam od tej z tyłu. Robię tak, tylko że tutaj, kurczę, mam już końcówkę tej odżywki. To jest odżywka, to sprayu z Gliskura. Najlepiej mi się sprawdza ona. Ja sobie po prostu delikatnie zwilżam, tak jakby nawilżam troszkę te włosy tutaj. Biorę moją szczotę suszarkę i będę lekko tak wykręcać te włosy, wiecie o co chodzi. Ona się rusza, ona kręci tutaj ta szczoteczka jej. Pokażę wam szybko. I kręcę, kręcę, po prostu wygładzam je. Widzicie? I chwilę tak właśnie kręcę z jednej strony, z drugiej. Ona bardzo ładnie wygładza włosy. Te włosy się stają, ona zabiera jakieś jonizacje tutaj, w jony jakieś wydziela. I te włosy stają się bardzo gładkie, mięciuteńkie i błyszczące. I też troszeczkę fajnie tak się układają, trochę się unoszą od spodu. Także one mi bardzo fajnie te włosy wygładza i one ładnie wyglądają po prostu po tej szczotce. Więc tak sobie robię. Kręcę z jednej, kręcę z drugiej, wygładzam te włosy po prostu i robię każdy kostek po kolei. I za każdym razem, jak biorę kolejne pasmo, to je po prostu troszeczkę zwilżam właśnie tą odżywką. Widzicie? Teraz jakie ładniutkie są. I są bardzo mięciutkie. Naprawdę są przepięknie miękkie. Nie dość, że po tej szczotce właśnie, to jeszcze po tej odżywce, która jest naprawdę świetna właśnie w tym celu, żeby je tak fajnie wygładzić. No, porównajcie sobie tą stronę, a tą stronę. A to dosłownie zajęło mi kilka chwil. Dobrze, więc tak, dół mam już zrobiony. Mam zrobioną górę tutaj z tej strony i teraz pokażę wam, jak ja robię właśnie tą górną część. Więc muszę zdjąć spinkę. Przedzielam ten kosmyk, co tutaj jest właśnie na górze, też na dwie części, tylko tą przednią robię tak, jakby tą część grzywki oddzielam i spinam tutaj razem z tą grzywką. I te części tutaj dwie na samym czubku głowy będę robić razem z grzywką. Na razie nie będę tego podwijała, robię tylko tak, jakby tą część tutaj tylną. I każdy kosmyk, za każdym razem, zanim będę go podwijać, spryskuję go. I w ogóle tą metodę i tą szczotkę, szczotko-suszarkę z Philipsa, bardzo wam polecam, dziewczyny, jeżeli któraś z was ma fioła na punkcie prostownicy, na punkcie tym, że na przykład ma włosy kręcone, a nie lubi tego, woli mieć włosy właśnie takie proste, albo na przykład macie zniszczone włosy i też nie możecie sobie z tym dać rady i prostujecie te włosy, prostujecie, żeby one jakoś wyglądały, to naprawdę polecam wam szczotkę, szczotko-suszarkę. Cudowna sprawa. Ja nie potrafię na przykład, można tutaj wziąć zwykłą szczotkę i zwykłą suszarkę, prawda, i te włosy podwijać, ale ja tego nie potrafię po prostu. Nie umiem jedną ręką trzymać szczotkę, podwijać te włosy, a drugą jeszcze suszyć suszarką. Także u mnie to jest urządzenie, które się bardzo dobrze sprawdza, używam to od lat. Nie wiem, chyba z 5 czy 6 lat już to urządzenie ma, nigdy mi się nie popsuło. Jest cudowne. I tu były dwie końcówki. To jest ta grubsza końcóweczka, która się świetnie sprawdza na moje włosy.
Także tyle. A i zrobiłam kiedyś filmik właśnie o tej szczotko-suszarce, pokazałam jak używam i tak dalej, to było kilka lat temu, jeszcze jak w Legionowie mieszkałam też, gdzieś tutaj Wam się wysunie, wiecie, link. Teraz odczepiam, zobaczcie, tą tutaj górną część, tą tylnią górną i też przedzielam ją na dwie części, zwilżam i dalej suszę. Ok, dziewczyny, więc zobaczcie teraz. Zrobiłam sobie całe włosy praktycznie, została mi tylko grzywka. Teraz pokażę Wam, jak tą grzywkę stylizuję, ale możecie teraz zobaczyć, jak moje włosy się układają, jakie są przepięknie błyszczące i takie mięciutkie. No, nie zobaczycie, jak są mięciutkie, ale mogę Wam powiedzieć naprawdę, że są bardzo miękkie. Mają objętość przede wszystkim, wyglądają fajnie i ta fryzura w ogóle bez żadnego użycia pianek, bez lakieru, bez niczego trzyma mi się bardzo długo, trzyma mi się praktycznie do następnego mycia. Ja myję włosy mniej więcej co 2-3 dni załóżmy i takie są bardzo fajnie takie mięciutkie i pięknie się układają w ogóle. Bardzo mi się to podoba. Bardzo polecam Wam tę szczoteczkę. Więc została mi tylko grzywka. Ok. I tak się prezentuje właśnie moja fryzurka. Mój sposób układania włosów. W ogóle mi się bardzo to podoba, ładnie one wyglądają, wyglądają na zadbane przede wszystkim. I muszę Wam powiedzieć, że rzeczywiście jak je umyję i właśnie wystylizuję, to to nawet takie przejście, te ombre, bardzo mi się podoba. Ten mój odrost razem z tymi włosami, wygląda to bardzo naturalnie, tak jakby mi rzeczywiście zrobił to fryzjer. A to zrobiła mi po prostu matka natura. Także pytacie się mnie właśnie, jak ja to ombre uzyskałam. Co tutaj zrobiłam z tymi włosami, a to są po prostu moje włosy, które mi odrosły, nie farbuję już dobrych ponad pół roku, będzie prawie, że koło roku chyba niedługo, jak ich nie farbuję i tak se same rosną, takie się zrobiły, bardzo mi się to podoba. No i dobra, teraz idziemy do sypialni, ponieważ przyszedł do mnie przed chwileczką kurier, przeniosł mi przesyłkę i razem pokażę, co tam mamy. Dobra dziewczyny, więc teraz szybciutko Wam pokażę, co do mnie przyszło, ponieważ jak suszyłam włosy, to zadzwonił kurier i przyniósł mi przesyłkę, słuchajcie, z Sephory, której się nie spodziewałam. W sumie tak, powiem Wam tak. 2 tygodnie temu zauważyłam właśnie na stronie internetowej Sephory, że wskoczyła mi złota karta, że już nie mam czarnej karty, tej black, tylko gold i oczekiwałam jej. Myślałam, że przyjdzie normalnie do skrzynki pocztowej, wiecie o co chodzi, tak wsadzą po prostu do skrzynki i zaglądałam i nic nie było. I dzisiaj zadzwonił do mnie kurier, słuchajcie, z przesyłką właśnie z Sephory. Mówię, kurczę, ja nic nie zamawiałam. Czy to będzie płata? Zapytałam się, powiedział, że nie, że to już jest opłacone. Więc odebrałam i powiedział mi, i przyszła mi ta paczka w ogóle, zobaczcie, tak, w ten sposób, ja jej nie otwierałam. Ona przyszła po prostu otwarta i prosił mnie od razu kurier, żebym sprawdziła, czy wszystko tutaj jest. Natomiast i powiedział mi, że to jest jakiś pakiet startowy, więc już się domyśliłam, że to pewnie złota karta tutaj będzie. Ale nie mam pojęcia, czy to wszystko jest, co oni mi wysłali, ponieważ no, ona była otwarta, a nie mam pojęcia, co tu miała się znajdować w ogóle. Ała. Przesłali mi, słuchajcie, taki pakiet startowy cały, Sephora Gold. Fajnie, bardzo fajnie. I tutaj mam swoją złotą kartę. Wiecie, że jak ktoś ma złotą kartę, to tam nie minus 20% zniżki, tylko minus 30%, jest jakieś inne fajne rzeczy. I czytałam jeszcze o tym, że dla użytkowników właśnie złotej karty jest coś takiego, że na urodziny można sobie wybrać prezent za 150 zł. Samemu wybrać. Coś z Sephory. Także super. Bardzo się cieszę. To jest moja złota karta. No bardzo się jaram tym, mówię Wam. Przez długi, długi czas miałam czarną kartę. Także spoko. I to, co mi przysłali, słuchajcie, przysłali mi tutaj pudełeczko z dwoma kosmetykami Rituals. Także naprawdę jestem bardzo zdziwiona i bardzo jestem szczęśliwa w ogóle, że coś takiego zrobili. Zaraz zobaczymy, co tutaj jest, ponieważ ja nawet nie sprawdzałam, dziewczyny. Witaj w gronie klientów Gold. Z tej okazji przygotowałyśmy dla Ciebie wyjątkowy prezent. Rabat o wysokości 50 zł do wykorzystania na sephora.pl. Super. Niedługo będę robić zamówienie właśnie z Sephory. Także przyda mi się. Pewnie, że się przyda. Aha, czyli tu mam piankę, pianka do mycia. A drugi to jest body cream, czyli balsam do ciała. To jest balsam do ciała.
To są takie małe wersje, bo to jest 70 ml. Czekajcie, będę tego wyciągnąć, nie mogę też. A ta pianeczka ma 50 ml. Bardzo fajny prezent. Naprawdę się nie spodziewałam. Cieszę się, mogę wypróbować. Rituals to jest marka, która niedawno weszła do Sephory. Była niedostępna w ogóle w Polsce, także super. A słyszałam o niej wiele dobrego na YouTube. Także bardzo się cieszę. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Najbardziej się cieszę z tej Sephory Gold, z tej karty. Bo to jest coś naprawdę fajnego. No. Dobrze, dziewczynki. Ja sobie dokończę makijaż, zrobię obiad, bo jestem już strasznie głodna. Burczy mi w brzuchu normalnie. Ale cieszę się, bo jak burczy w brzuchu, to znaczy, że się chudnie, tak słyszałam. Ale wiadomo, nie można dopuścić do tego, żeby być głodnym, żeby mdlać, nie wiadomo co, bo to jest coś strasznego. Ja kiedyś, jak byłam jeszcze młodsza, to się odchudzałam. Do tego stopnia się odchudzałam, że straciłam miesiączkę. Miesiączki nie miesiączkowałam chyba kilka miesięcy, bo po prostu za bardzo się odchudzałam. I to było straszne, naprawdę. Trzeba się naprawdę pilnować, bo chodzimy po kruchym lodzie, jak się odchudzamy, żeby nie stracić kontroli nad tym wszystkim, bo można bardzo łatwo wpaść w anoreksję, w bulimię i tak dalej, a to są straszne choroby. To jest wszystko tutaj w psychice siedzi. Także trzeba się odżywiać, trzeba jeść, dobrze jeść, ale nie za dużo po prostu. I wystarczy, naprawdę wystarczy, nie jest słodyczy, białego pieczywa, jakichś takich głupot, po prostu nic takiego, wiecie, bardzo smażonego i tak dalej, ale wszystko inne można po prostu zjadać. Także, dobrze dziewczynki, idę się podszykować, zjem, pokażę Wam, co w ogóle na obiad będę jadła. Dobra, do piekarnika sobie wstawiłam pierś. Nie moją. Pierś kurczaka, bo nie jem też smażonego, tylko i wyłącznie pieczone. Także tak, zaraz mi się zrobi, a przez ten czas sobie zrobię coś, pomaluję sobie po prostu twarz. Więc pierwszą rzeczą w ogóle, jeżeli chodzi o pielęgnację, to u mnie jest to. To jest produkt taki tlenowy, coś takiego, wiecie, to było w Shiny Boxie. To się nakłada po serum, z tym, że ja serum akurat aktualnie nie używam. Nakładam go po prostu jako serum. To jest takie coś, to jest po rusku tutaj w ogóle napisane, więc wam nie przeczytam. To jest taki produkt, który wspomaga jakby krem. A krem, który używam, jest też tlenowy, też z tlenem, to jest ten O2 Skin. Więc te produkty mi się po prostu uzupełniają. Nakładam sobie jego. On ma bardzo fajny, przyjemny zapach i taki, zobaczcie, zielony kolor. Wchłania się całkowicie do zera. Oczywiście nie zapominamy tutaj o szyi, o dekolcie. Tu się bardzo te miejsca, szczególnie szyja i dekolt również, bardzo szybko się starzeją, dziewczyny. Więc naprawdę nie zapominajcie, żeby tam coś nakładać na siebie. To jest pierwsza rzecz. Już mi się praktycznie wchłonęło, już tutaj nic nie czuję. Szybciutko się wchłania. I kolejna rzecz będzie to właśnie ten krem. Też taki fajny, pistacjowy ma kolorek. I on nawilża i bardzo dobrze się pod podkładem w ogóle zachowuje. Nic się, żaden podkład się na nim nie waży. Nie spływa mi. Nie przypuszcza się. A nawilża bardzo dobrze skórę. Także z niego jestem naprawdę zadowolona i ma fajny, przyjemny zapaszek taki, bardzo delikatny, taki wiecie, kremowy. I dziewczyny, teraz mam nadzieję, że tylko dziewczyny mnie oglądają, tutaj też smarujcie sobie, czyli pomiędzy piersiami, bo tutaj te miejsce, szczególnie jeżeli macie duży biust i macie staniki takie, wiecie, przyciągające, to tutaj niestety, przynajmniej ja zauważyłam, że mi się zaczyna marszczyć po prostu skóra, więc ja sobie również ten krem nakładam tutaj pomiędzy właśnie piersi, w tym miejscu. Dobra, to mamy pielęgnację. Jeśli chodzi o krem, to już ten właśnie nakładałam wcześniej. Sepnę sobie troszkę włosy, żeby mi nie przeszkadzały i zacznę od bazy. Jeśli chodzi o bazę, którą teraz stosuję aktualnie, to jest ten właśnie Narsik. Baza rozświetlająca, ono też fajnie przedłuża mi ten makijaż. Bardzo przyjemne jest ogólnie. Tak. I dziewczyny, ostatnio jak kupowałam właśnie ten podkład z Maca, Face and Body, wzięłam sobie próbkę podkładu Water Blend, chyba tak to się nazywa. Pani mi powiedziała, że się stawiam w ogóle między tym podkładem właśnie Water Blend a Face and Body. Przyjechałam po ten, ale się stawiałam, czy tego nie kupić. I pani powiedziała, że on jest, jeżeli chodzi o krycie, identyczny jak ten, że to jest bardzo podobny podkład. Też jest trochę nawilżający, z tym, że on jest niezastygający. Ten daje właśnie efekt takiej gumy, jakby gumowego czegoś na twarzy, tak gumieje, gęstnieje, gumieje na twarzy.
Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Jeżeli któraś z Was używa tego podkładu, to wiecie, o co mi chodzi, bo to jest takie śmieszne uczucie, jakbyśmy coś gumowego rozprowadzały do twarzy normalnie. Natomiast ten podkład jest po prostu lekki. Po prostu lekki, mało kryjący i tak dalej, ale jeśli chodzi o niego, kiedy indziej go użyję, może spróbuję jakiś test na żywo zrobić jego. Ostatnio też robiłam test na żywo, ale jeszcze Wam nie puściłam, nie obrobiłam tego filmiku. Test na żywo podkładu tego Giorgio Armani'ego Power Fabric, najnowszego podkładu właśnie od tego projektanta Giorgio Armani. I jeśli chodzi o ten podkład, spodobał mi się naprawdę, bardzo fajnie wyglądał i długo mi się utrzymał i nie przetłuszczył mi się jakoś na twarzy. I on ma takie wykończenie matowe właśnie, matujące, z tym, że jest bardzo przyjemny, jest nawilżający, ale czuć nawilżenie, ale jest to matowy podkład. Także naprawdę coś fajnego. Zastanawiam się w ogóle, czy go nie wziąć, nie kupić, ale na razie na pewno nie. Za dużo tych podkładów u mnie jest. Czekajcie, bo coś mi do oka wpadło, cholera. Kłak, ale nieważne. I nałożę sobie podkład, tylko kurczę, jaki ja podkład mam nałożyć? Jak ma się za dużo tych podkładów, to się naprawdę nie wie, jaki nałożyć podkład. Może dzisiaj sobie użyję tego Diora. Dior Skin Nude Air. On jest jeszcze odrobineczkę za ciemny dla mnie, bo to jest dosyć ciemny odcień, to jest 0,20, ale że ja jestem już troszeczkę taka przebrązowiona, bardzo delikatnie, na pewno tego Wy nie widzicie, ale ja tu w lusterku widzę, że już nie jestem taka blada jak ściana, jak zawsze. Ponieważ tutaj na ogródku siedzę u siebie, troszeczkę mi to słońce łapie, więc może mi się sprawdzi ten podkład. Jest bardzo lejący, ale ma fajne wykończenie, jest taki satynowy na twarzy. I bardzo lekki, ja uwielbiam podkłady takie niewyczuwalne na twarzy, wiecie, że nie przeszkadza mi ten makijaż, po prostu nie czuję go cały dzień. Dobra, muszę go troszkę rozjaśnić, bo jak widzicie, on jest rzeczywiście jeszcze dla mnie za ciemny. Rozjaśnię go po prostu tutaj w strefie środkowej twarzy. Nałożę sobie najpierw korektor, potem ten szajbi, odrobinkę właśnie na środek twarzy, żeby się rozjaśnić. Wykonturuję sobie twarz i już wracam do Was, bo naprawdę nie ma sensu, żebym tutaj makijaż Wam pokazywała. Dobra, makijaż mam gotowy. Jeśli chodzi o bronzer, użyłam sobie tego bronzera z Narsa, czyli Nars Laguna. Rozświetlacz to jest Becca. Użyłam sobie również korektor z Helen Rubinstein pod oczy, Shy Beam, oczywiście na środek twarzy. Brwi to jest wosk z Belle. A, i zapomniałam coś na usta nałożyć, ale nie będę teraz nakładać, bo zaraz będę jeść. Więc idę szybciutko tą moją pierś wyciągnąć, ponieważ już chyba jest gotowa, bo czuję, że pachnie bardzo ładnie. I zaraz Wam pokażę, co jem. Więc dziewczyny, tak wygląda mój posiłek, mój obiad. Buraki gotowane. Widzicie, parują jeszcze, bo gorące są. I pierś z kurczaka jedna i kawałeczek drugiej. Czyli to jest taki obiad mój. Nie jem żadnych ziemniaków, nic do tego, tylko mięsko z warzywami. I popiję sobie jogurtem, bo akurat mam ochotę na jogurt. Zwykły, naturalny jogurt, bez żadnych dodatków. Więc idę jeść. Dobra dziewczyny, jestem gotowa do wyjścia, może do mnie dzwonię, żebym na chwileczkę do niego podjechała, także wychodzę z domu. Pokażę Wam przy okazji, jak się ubrałam i przy okazji tego pokażę Wam również moją figurę obecną, ponieważ schudłam 7 kg. Jeśli chodzi o moją dietę, o to wszystko, co robię, to nakręcę Wam może filmik, ale za jakiś czas jeszcze, jak troszeczkę schudnę, bo na razie te 7 kg zrzuciłam, ale jeszcze bym chciała zrzucić 6 kg. Troszkę mi brakuje. Natomiast w tym momencie prezentuje się tak moja figura. Jeżeli widzicie chociaż odrobinkę zmiany w mojej sylwetce, w tym, że wyszczuplałam, to dajcie mi znać pod spodem. Napiszcie mi, bo to jest dla mnie bardzo duża motywacja i to, że ja widzę po swoich ciuchach, po tym powadze na przykład, w lusterku jak się oglądam, to widzę, że schudłam i to jest strasznie motywujące, to, że się widzi te efekty. Ale jeżeli ktoś mi powie i mama mi powiedziała i mąż mi cały czas powtarza i wszyscy znajomi, co spotykam ich po jakimś czasie, mówią mi, że dużo schudłam, także to jest bardzo motywujące, więc proszę Was, jeżeli widzicie jakąkolwiek zmianę we mnie, to dajcie znać pod spodem, pod filmikiem. Już dwie z Was mi pisały ostatnio właśnie pod filmikiem, że schudłam. Poczekajcie sekundkę. Dobra, jestem z powrotem. Skończyłam na mojej diecie, tak? Jeśli chodzi o moją dietę, to przede wszystkim jemy mniej. Nie jem smażonego, nie jem słodyczy, nie słodzę na przykład kawy, nie słodzę herbaty.
Piję wody dużo. Wypijam sobie, tylko że nie taką wodę mineralną z butelki czy coś, tylko gotuję sobie normalnie wodę w czajniku i taką ciepłą wypijam dwie szklanki wieczorem. Oczywiście nie na raz, ale wiecie, no, dwie szklanki po prostu wieczorem i rano jedną szklaneczkę. Oprócz tego dużo kawy piję, ale to nie pomaga, wręcz szkodzi, ale nie mogę się oduczyć, no, po prostu bez kawy ja nie żyję. Więc tak, nie jem. Białego pieczywa nie jem, jem tylko brązowe pieczywo, ale to też co drugi, co trzeci dzień. Najczęściej mi idzie po prostu te waza, te chlebki, takie waza, ale też nie dużo tego. Ja jem normalnie, nie jestem głodna przez cały dzień, tylko że staram się robić tak, żeby jak siadam do posiłku, to wstaję, jak czuję, że już lekko jestem najedzona, żeby się nie przejadać, żeby nie czuć się, wiecie, takim ociężałym, bo wtedy tyjemy. Ja po prostu nie jestem głodna, ale jem tyle, ile powinnam zjeść, nie więcej. I też, tak jak mówię, żadnych słodyczy, żadnego, nie wiem, białego pieczywa, żadnych bułek, żadnego makaronu, ryżu i tak dalej. Jak widziałyście, to po prostu jem sobie mięsko, taki nawet całkiem duży kawałek mięsa i do tego jakieś warzywa, zielone warzywa, też uwielbiam ogórki takie surowe, także takie rzeczy sobie jem. Dobrze, ale to kiedy indziej jeszcze Wam nagram filmik na temat mojej diety, to co stosuję, jeżeli chodzi o ćwiczenia. Do tej pory nic nie robiłam, te 7 kilo po prostu samą dietą zrzuciłam, natomiast od ostatnich paru dni jeżdżę na rowerze. Codziennie tak, po 5 kółek na razie wokół własnego osiedla jeżdżę, bo tak, tak mi wygodniej. Zawsze wieczorkiem sobie wychodzę właśnie na rower i dzisiaj też będę pewnie szła. Więc dobra, ale jeśli chodzi o resztę rzeczy takich, wiecie, będziecie miały, kurczę, wchodzę ciągle na szafę. Jeżeli będziecie miały jakieś pytanie, to dajcie znać pod tym filmikiem, a ja nagram oddzielny filmik właśnie na ten temat. Więc dobra, jeśli chodzi o mój strój dnia, tak szybciutko wam przeszlecieć. Kurtka jest z Reserved. Kurtkę kupiłam jakieś 3 lata temu. W dobrym stanie jest do tej pory, uwielbiam tą kurteczkę. To jest moja ulubiona kurtka taka na wiosnę. Jeśli chodzi o bluzkę, też jest z Reserved. Ona jest na krótki rękawek, zobaczcie. Dobra. Bluzka jest też Reserved. Biżuteria tylko mam złoty łańcuszek. Ja nie lubię ogólnie biżuterii nosić, także ja nie noszę zazwyczaj. Jeśli chodzi o spodnie, to są spodnie z Orseja, w które przez 8 lat nie weszłam ani razu. Po prostu się nie mogłam wejść. To są jakby leginsy, tylko że one wyglądają jak jeansy, prawda? Ale to są leginsy. No i w końcu w nie wlazłam. Schudłam troszkę, to się po prostu zmieściłam w nie. No ale dobra, to są spodnie z Orseja, kupione przynajmniej 9 lat temu. Tak jak mówię, kupiłam je i ani razu ich na pipie nie miałam na tyłku. Dobra, jeśli chodzi o torebkę, to jest torebka z jakiegoś sklepu chińskiego, który mi przysłał ją i bardzo mi się spodobała, sprawdza mi się, że całą zimę w niej chodziłam i teraz też w niej chodzę. Bardzo fajna torebeczka, dobrze się sprawdza, nic się kompletnie z nią nie stało, suwak nie popsuł się, także wszystko jest ok. A jeśli chodzi o buty, mam nadzieję, że te buty tu widzicie, to są buty, które kupiłam w zeszłym roku. Kupiłam je na komunię mojego młodszego synka w jakimś sklepie takim u mnie tutaj, w galerii tej targówek. Tam gdzieś jakiś sklep jest taki obuwniczy, coś jak CTC, ale troszeczkę inaczej się nazywa, nie pamiętam dokładnie, gdzieś może link wam wstawię na dole do tego sklepu, to je właśnie kupiłam tam. To są takie buciki z czarnym obcasem, beżowe. To tak? Jeśli chodzi o perfumy, to psiknęłam się dzisiaj Giorgio Armani C. Taką próbeczkę mam, ponieważ ja mam tych próbek naprawdę sporo i je używam sobie. Codziennie zmieniam, także dzisiaj akurat mam ten sobie. A jeśli chodzi o pomadkę, której pewnie tak nie widzicie, to jest pomadka Yves Saint Laurent Rouge Volupt Shine w kolorze 47. O, już nie będę jej wyciągać, mam ją w torebce. Tak się prezentuje mój dzisiejszy strój dnia. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Dobra, ja lecę. I wieczorem się widzimy pewnie już dopiero. Dobra dziewczyny, przychodzę do Was jeszcze na chwileczkę. Jest już późno wieczorem. Już się będę kładła spać, więc przychodzę się z Wami pożegnać tylko. Już po stroju dnia nic Wam nie nagrywałam, ponieważ i tak ten vlog jest bardzo długi. Dużo materiału mam, więc muszę go jeszcze obrobić dzisiaj. I chciałabym go jutro wyrzucić na kanał. Więc na dzisiaj to tyle. Przepraszam Was w ogóle za ten ręcznik w tle, ale już zapomniałam go zdjąć po prostu. I wcześniej tak samo zapomniałam. Ale to jest łazienka, więc mam prawo. Dobra, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robiłyście. Będzie mi bardzo miło. I zapraszam na kolejne filmiki. Pozdrawiam Was, pa, pa.